Tak gramy, wow. Dobra. Dwaj opasy na łapie. Tak się gra, kurwa. To normalnie dała jakiemuś gościowi w kieblu. Dobra, możemy wracać do stołu. Wow. Dawaj, gauntlet. Dawaj. Uwaga. Szanowni państwo, za chwilę rozpoczę na gonitwę. Już teraz ruszyły konie na... Wchodzę, kapuczyno. Okej. Okay. Piękny kolor. Always nice to have a new player. Go ahead and place your chips. It's your play. No to stówkę. Bets are closed. Best of luck. Three. Don't think about it too much. Play is yours. 14 it is. Ho, 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 ho. Tak gramy, wow. Dobra. Patrz go. Oh, o, pod kolor wow. Leci. It's your play. Shall we go for another? Ostro lecicie, panowie. Co masz, kapuczyno? Mów. Co się nie odzywasz? Nie pierdol. Nie pierdol. No. Chyba się po pierwszej rozgrywce. A czemu nic nie mówisz, kapuczyno? O, stary, no poker face, tak? Nie będzie ci zdradzać swoich emocji. It's your play. What do you say? Card? That will be a 19. Co masz? Jest! Dopiero na końcu parę dziesiątek. Dobrze. Pisałem byle co. Jest! Kurka woda, przegrałem tyle szmalu. No to nic, no. Ja chyba zostałem ogołocony. Jeszcze tutaj zagrał z nami jedną partię powolutku. Dobra. Oj, czekajcie. Siadaj, Montel. Siadam. Dobra. Would you like another? Ja myślałem, że ty masz tam za dwa króle na łapie. Już powiem ci, że srałem po portkach trochę, ale mówię, zagram do końca. One more. Think of it this way. Ale no nic, panowie, ja w sumie wyjebałem klocka. To tyle mi nam, może powiedzieć, wystarczy na dzisiaj. Dla sportu. Lecę jeszcze gulnąć jaką whisky i widzimy się, panowie, jutro. No dobra, trzymaj się, dobrej nocy. Dobrej nocy, trzymaj się. Ograłem Logana. No, teraz pieniądze wracają do mnie. Zobaczymy, Bobby. Sprawdziłeś? No, dobra. Nie. Try again soon. Don't think about it too much. Play is yours. Mm-hmm. No, on też. Pokaż, co tam masz. Don't think about it too much. Play is yours. Yes. O kurwa. Dziękuję. Proszę bardzo. Go again. Co miałeś? No nie wiem, czy ci mogę powiedzieć. Nie no. No nie musisz. Ja też nic nie miałem. Ale było blisko do streeta. Ciągnąłem do streeta, ale nie udało się.
Dobra, no to co? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ja troszeczkę mokro się zrobiło, jak się ucieszyłem, co? Słuchaj, zbyt oczywiste to było. Tak? Pokerzyste. No. No dobra. Zobaczmy. Więcej byś nie dał, co? No, dwa opasy na łapie. Tak się gra, kurwa. No ty z taką kartą tak grałeś? Kurde. Słuchaj, bo jakbym wszedł więcej, to byś nie wszedł. Daj mocniej, przepraszam, panowie. Niekoniecznie z taką kartą. Grać się we dwójkę między sobą? Tak. Można się dosiąść. Zapraszamy. Nie masz nic przeciwko Bob? Nie. Zapraszamy pana. Have a seat, sir. Let's play. Siądę. Z tym wyłączeniem ekranu, żeby PC nie podejrzał wirtualnych żetonów, to trochę paranoja. PC? W sensie, że kto? Że komputer, żeby nie podejrzał? Nie, ja po prostu nie chcę, żeby jakiś delikwent na przykład, wiesz, zobaczył karty i napisał u kogoś, a on ma tyle, on ma tyle, bo to wchodzi do bani. Po prostu chcę was zaskaczkiwać. Wejdź. Ty, dziewiątkę miałeś, cwaniaku? No. Nieźle. Ile wygrałeś? 480. Okej. Miałem dobre karty na łapie na start, ale i tak dostałem kast. No to nie jest źle, nie jest źle. Kurwa. Siadam, nigdzie nie odchodzę, spokojnie. Ale lipa. Panowie, wstaniecie na chwilę od stołu? Bardzo bym was prosił. Poczekajmy na kolejną partię. Chciałem wam was poczęstować, świetną historią. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że kiedyś dziewczyna taka, Weronika, poszła, słuchajcie, do klubu i kurwa normalnie dała jakiemuś gościowi w kiblu. Dobra, możemy wracać do stołu. Wow, no, no, niesamowite. Dobra. A tak szczerze powiem wam, że panowie miałem na łapie, miałem na siódemkę na łapie. Były trzy siódemki, ale krupier jakby kurwa nie chciał mnie słuchać. Gnojec. No. O, panie krupierze. Panie krupierze, bardzo prosimy, prosimy, dobra? Taki wygadany widzę jest. Nie, bo on przyznaje, wiesz, teorię, że kto wstaje od stołu, to później już go nie słucha i rozdaje karty bez niczego, no. Dlatego teraz usiedliśmy sobie z połem i mam nadzieję, że będzie wszystko okej. Okay. Słuchajcie, miałem trzy siódemki. Proszę, zapytam, a ta Weronika to tutaj bywa? Tu w kasynie? No. Czasami tutaj przychodzi. Nie, powiem wam, że myślałem, że do streeta poleci mi, bo mam dziewiątkę, ale no niestety. Lipa. Nie tym razem. Myślałem, że pod streeta podejdzie, ale lipa. No tak. A się prosiło po tych trzech kartach pod streeta. Prosiło się. Chodźcie tam, gdzie wam lepiej będzie. Panowie, często tu przychodzicie? Tu bywają gracze przy stole dużo? Często? Powiem szczerze, no przy pokerowym bardziej tam w załuku, tam też jest jeden taki prywatny stół. Tam widziałem często kilku graczy, no ale czy często tutaj jestem? Proszę pana, ja wynajmuję tutaj prycze na piętrze. Można powiedzieć, że jestem tutaj codziennie. No. A ten stół, jeśli mógłbym, to wyższe stawki może? Na tamtym nie grałem. Wiesz co, mógłbym cię oszukać, ale ty coś masz dobrego, bo nigdy nie grasz, jak nie masz nic. O, dziękuję bardzo. It's your play? Chyba, że to ten wyjątek, ale nie będę tego sprawdzał. Szanowni panowie, mam propozycję. Tak? Grywacie czasem na tym dużym kole? Tak. No może być zrzutkę. Nie, no tam chyba oszukują na tym kole. Zrzuta? Na koło? Zrzuta. No zrzuta na koło i dzielimy wygraną, jak będzie duża. Dobra. Dobra. Idziemy?
Może jeszcze na partyjka tu. Dobra, ostatnia i zrzuta na koło. Wychodzi po ile? Po 333. 330, no. Nie, no ja się nie zrzucam chyba, ja spukany. A wiesz pan, że jak wygramy, to będziesz pan żałował. Panie, na tym kole. Mam czutkę. Już fortunę przegrałem. Z bólem serca. No. Dobrze, dobrze. Oh yeah. To co, koło? Chętnie. Hey, you win some, you lose some. Oh yeah. Give it another? Yeah, maybe take a walk around. Popatrz, jak będziecie kręcić. A to co, na dwóch? No na dwóch. Pięć stówek, po pięć stówek, proszę pana. Jeżeli wygrywamy, dzielimy się na pół. Jak wygramy auto, to w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki jest moje, a na weekend biorę je ja. A zaraz, ile to auto jest warte? 75 tysięcy dolarów, proszę pana. 75 tysięcy dolarów. Zawsze możemy zrobić tak, że jak wygram, to dobrze, biorę auto, a pan bierze połowę wartości. A ile kosztuje Dominator GTA Inter? Może pan się orientuje? Dominator? Nie. Wiem, że tutaj to autko 75 tysięcy. No. Pogadamy się. Dobra, zobaczmy, co w ogóle jest na tym kole. Oprócz ja auta. Ja wam, że dzisiaj liczyłem. Mhm. 50% szans jest na to, że będzie na zero albo do przodu. A 50% szans jest, że na minus. Okej. Okay. Czyli pół na pół. Ale część, często wypada tu zero. Nie wiem, tam jest chyba jakiś magnes. Dobra, to... Nie, pan kręcisz, ja to robię. Dobra, to pięć słówek jeszcze od pana poproszę. No i kręcę. Tak robię. Dobra, ma pan? Dobra. No to pan czaruje. Dobra. Gotowy? Gotowy. Dawaj, gauntlet. Dawaj! Uwaga! Lecimy. Ziemia, ogień, serce. Dawaj. Gauntlet, gauntlet, proszę. Kurwa mać, 500. Aj, ale jak blisko gauntleta. Kawałeczek dalej. Myślałem, że kurwa ktoś wygrał, nie? I ja cię kręcę, no. Dobra, 2,5 stówy dla pana. 7500 i gauntlet. Co kręcisz, murzynie jeszcze? Dawaj, murzynie, kręć. 250 dla pana. Boga. Oho, kurwa. Boga. Gantlecik, kurwa, to się opłaca. No. Tak. Chłopie, kurwa, takim gantletem chciałbym, kurwa, przyjechać po mojego ojca kiedyś, nie? W końcu by we mnie nie wątpił. Proszę bardzo. Dla mnie na dzisiaj wystarczy. Kurwa. Się kręcicie? Chcieliśmy zobaczyć, jak pieniądze przypierdalacie. Wystarczy. Tak. Ale i tak na plus. Solidnie na plus. No, kasa Logana w sumie, nie? Kasa Logana, tego gościa. Poczekaj, daj mi chwilę, zobaczę sobie nowe garnitury. Uwaga, może wszystkich rozłączyć. No. Siemanko, jak tam? Byłem na rulecie, postawić za czerwone i wygrałem, już wracam. Dobra, zajebiście. Oglądałeś TT, więc stwierdziłem, że pobiegnę. Jasne. To słuchaj, wiesz co, powiem ci, że dostałem informację, że za chwilę startuje zajebisty wyścig koni. Za minutę 20, dobra, za minutę 20, dosłownie. Dobra, idę. Dobra. Lecę. O, zostało mało czasu. A którego obstawiłeś? Jeszcze żadnego. Myślę. Ostatnio trójka wygrała, nie? Wezmę trójkę znowu. Dobra. Zobaczymy. Co bierzesz? Dwójeczkę. Dwójeczkę? Dobra, zapraszam, ja trójkę wziąłem. Jest jakiś komentator? Komentują to? Te wyścigi? Jest jeden gość, no, ale nie zawsze jest obecny. Nie wiem, czy dzisiaj będzie. Szanowni Państwo, za chwilę rozpoczynamy gonitwę. Już teraz ruszyły konie na Inside Track by Diamond Casino i czwóreczka. Czwóreczka jak na razie pierwsza, ale szybko się męczy tylko i wyłącznie po to, żeby piątka nabrała rozpędu, ale dwójka wychodzi na prowadzenie. Dwójka wychodzi na prowadzenie tylko po to, żeby na chwilę
Zgasła w tym momencie dwójka, ostatnia. No i teraz trójka. Trójka poszła i pognała do przodu jedynka. Jak na razie w połowie stawki szóstka nabiera tempa, ale dwójka wychodzi na prowadzenie. Teraz czwórka na samym szarym końcu. Jedyneczka prowadzi. Teraz czwórka z trójką biją się o pierwsze miejsce. Piątka nabiera rozpędu, podobnie jak dwójka i szóstka. Jedynka cały czas na czele, ale teraz dwójka wyszła do przodu. Jedynka, możliwe, dwójka, że to wygra czwórka. Dwójka, teraz jeszcze dwójka, przyspiesza dwójka. I trójka na sam koniec. Trójka, trójka na sam koniec. Do końca, kurwa, trójka. Do końca, kurwa, trójka. Niestety nie. Sam obstawiłem na tego konia, ale wygrywa jedynka. Ajajaj. Dziękujemy państwu za udział w wyścigach. Możecie znowu obstawić. Cholera, no. Pieprzona jedynka. Pieprzona jedynka. Psia mać. Obstawiłem trójkę. Kolejna gonitwa za 5 minut. Ale to już chyba nie dla mnie, bo powiem ci szczerze, idę do Staff Only. Nie, wiesz co, ja będę spał tutaj. A, ty masz tutaj... Tak, mam małą... Wiesz co, dogadałem się z ochroniarzem i można powiedzieć, że pomagam mu trochę w ochronie, ale w zamian mogę tutaj spać. Pokazuje mi kamery. Wiesz, że są kamery w kiblach? To jest popierdolone. Tak? Tak. Może tak. Także uważaj. No dobra, to ja lecę w takim razie. Dobra, to dobrej nocki, Bobby. Dobrej nocki. Może jeszcze na czerwone bym coś zadziałał. Na czerwone? Ostatnie na czerwo? Dobra, ostatnie. Ile? Trzy na czerwone. Trzy stówy na czerwone? Dobra. Your bets, if you will. Ustawiłeś coś na czerwone? Czy na czarne? Wtedy ktoś z nas wygra na pewno. Jak ty na czerwone? Na czerwone postawiłem. Aha. 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 Czerwień, 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 czerwień. Jest! Jest! I to drugi raz trójka. Też mi wcześniej trójka wypadła. Tak? Tak. Oh yeah. Oh yeah. To jest chyba dobry znak, żeby wstać i wyjść. Tak jest. Tu jeszcze... Bujesz szczęścia. Nie, nie, nie. Już pas. Już pas. A, 500 do przodu. Zawsze coś. No, u mnie powiem ci... Spokojnie można by rzec, że tysiak do przodu. Tysiak do przodu i wychodzę, super. Znaczy wychodzę, no kurwa, śpię w kasynie z tysiakiem do przodu. No powiem ci, dobry dzisiaj dzionek, ale nie namówisz mnie jeszcze, żebym na coś poszedł. Nie namówisz, żebym jeszcze raz zakręcił tym kołem. Nie namówisz mnie, no dobra, jak tak naciskasz. Nie, no to, nie, żartuję, nie. Ale wiesz, odpuszczam. To jest, wiesz, no wygrane pieniądze, no zawsze możesz to pomnożyć, nie? A jak prawda. Jak 1,5 tysiąca, będziesz żałował. Nie. Lecę tutaj do budki. Siema, Steven. Siema, co tam, słuchaj, u ciebie? Można się u siebie przyspać? No i pięknie.